Dzień dobry państwu Łukasz Kosieniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radio Rekord i Telewizji Dami. Dzień Jest pan Rafał Foryś, lider Konfederacji w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie, panie przewodniczący, wybory prezydenckie za nami. Pan również w tym wyścigu o fotel prezydenta miasta brał udział. Co prawda zakończyło się na pierwszej turze, mhm. ale z wynikiem 5%. Czy pan jest z tego wyniku zadowolony? wybory samorządowe za nami, bo nie możemy zapomnieć o tym, że również wystawiłem jako, jako kandydat na prezydenta, wystawiliśmy listę Komitetu Konfederacja Przyjaciół, wystawiliśmy listę także radnych, więc trzeba także zauważyć, że bardzo dobry wynik był naszych kandydatów na radnych. Jestem bardzo zadowolony z czwartego miejsca, no aczkolwiek mogło być zawsze lepiej. No, wiadomo, trzeba wyciągać wnioski z popełnionych błędów w kampanii i tak dalej. No, głównym takim chyba wnioskiem jest to, że nie było siły przebicia, że do 70% obywateli, niestety, nasz program, bo uważam, że jako jedyni mieliśmy taki naprawdę sp spinający się, kompleksowy program dla naszego miasta, dla rozwoju, dla podniesienia prestiżu em, naszego kochanego Radoma. Mieliśmy fajny program, tylko nie mieliśmy problem z tym, żeby dotrzeć do wyborców, i niestety tutaj podstawy demokracji zawiodły, i skupiło się to wszystko na duopolityce. Polu, czyli na szyldach partyjnych radomianie głosowali albo na PiS albo na PO, i niestety Komitet Wyborczy, Konfederacja Przyjaciół nie był tak zauważalny, chociaż robiliśmy, co mogliśmy. Ruchomy baner w ostatnim tygodniu kampanii, czyli jeździliśmy autobusem wolności po wszystkich okręgach, przedstawiając nasz program, rozmawiając z mieszkańcami, no bo to było już takie naprawdę konieczne. Poprzez brak debat, to znaczy kontrkandydaci odmawiali udziału w debatach, nie mogliśmy spotkać się z mieszkańcami, nie mogliśmy poprzez m.in waszą stację dotrzeć do, do szerszego grona odbiorców, bo kandydaci nie chcieli e, przyjmować zaproszeń. To jest bardzo e, zły symptom, e, bo e, ogranicza wartości e, demokracji. Oczywiście a... w Radomie był z tym problem, a bardzo dużo. patrząc chociażby na inne miasta Oczywiście. i to, że debaty odbywały się w różnych stacjach telewizyjnych, w rozgłośniach mm -hmm. radiowych, czy w innych miejscach, to rzeczywiście jest to dość zastanawiające. Natomiast y, koniec końców rozumiem, że tym bardziej ten wynik y, to czwarte miejsce smakuje lepiej, biorąc pod uwagę, tak jak pan mówi, że mieliście problem z tym, żeby się mm -hmm. przebić w tej przestrzeni. Tak, smakuje lepiej. Mam nadzieję, że, że obecny prezydent skorzysta może z któregoś punktu mojego programu. Ja bym się bardzo ucieszył, bo przecież mieliśmy naprawdę um, fajny ten program oparty też na debatach, jak pan redaktor doskonale wie, od początku roku takie debaty prowadziliśmy, czy to o transporcie szynowym, czyli wsparciu, e, wsparciu pieniężnym na taką inwestycję w 90%, czyli no 500 milionów to jest trochę grosza, aby taki radom mógł zaistnieć poprzez właśnie transport szynowy, czyli połączenie północy z południem. Ale mieliśmy także program o rewitalizacji żeromskiego. Wiemy, jak wygląda nasze centrum w śródmieście, należy się temu przyjrzeć. No i Główny, e, główny problem, który jakby zdominował i, i odsunął na bok cały mój problem, no to jest Wincentów. Wincentów e, to nie jest tylko problem e, okolicznych mieszkańców, czyli ta góra, która wyrosła m, e, na północy naszego miasta, e, będzie dotyczyć całego naszego miasta, całego regionu, ponieważ mają powstać kolejne takie 250 150-metrowe góry. Jest to jest to ogromne zaniedbanie i brak profesjonalizmu, jeśli chodzi o firmy Radpec, e, przepraszam, Radkom, e, która nie potrafi segregować, selekcjonować odpadów. E, wręcz e, mówi się o tym, że te odpady stałe sprowadzane są do naszego miasta z promienią 100 km, e, więc no, to, jest, to jest po prostu na dzisiejsze czasy jest to naprawdę nie, jakieś nieporozumienie. Mhm. Przy tej robotyzacji, przy tej technologii e, my nie potrafimy wyselekcjonować produktów tak, jak się to robi w normalnych krajach Europy Zachodniej, czy w Szwajcarii. Wracając, na tym jeszcze można zarobić. Wracając do, do wyborów, mm -hmm. jak pan ocenia końcowy rezultat? Radosław Witkowski, historyczna trzecia kadencja na stanowisku prezydenta, to dobrze dla miasta, czy też wręcz przeciwnie? Czy w ogóle trafiają do pana takie argumenty, że wreszcie będzie jedna linia władzy władzy samorządowej i władzy rządowej? Mm -hmm. Ja nie ukrywam, że rozmawiałem z jedną i drugą stroną, jakby w w okresie drugiej kampanii i powiedziałem, że głównym problemem jest Wincentów. Jedna i druga strona odniosła się, że nie weźmie tego problemu na poważnie. Więc dla mnie to jest bez różnicy, naprawdę. Bardzo ważny jest dla mnie problem Wincentowa, bo to chodzi nie tylko o życie mieszkańców, ale także o całe nasze miasto, o podwyższenie stawek za, za odpady stałe i. No mówię, tutaj dla mnie żadnej zmiany nie ma. Upadła demokracja. Tak jak to pisał w dość ważnym dokumencie Jan Paweł, nasz święty Jan Paweł II, że historia pokazuje, jeśli demokracja traci wartości, no to bardzo szybko może zamienić się w. Czy to jawnie, czy w sposób ukryty w ustrój totalitarny. Chyba jest pan jedną z osób, która bardzo w ostatnich miesiącach znienawidziła metodę Donta. Metodę Donta, ponieważ gdyby nie była ona stosowana w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej, mhm. to, to pan miałby mandat. Gdyby metoda Donta nie była Ach. stosowana w przypadku wyborów parlamentarnych, pan byłby posłem. No, tak, ale to już ja, jako jednostka, nie mogę tego zmienić. To jest naprawdę chyba już więcej roboty z tym. Tak, no, Dąbrowski głównie preferuje te duże partie i to jest, to jest niesprawiedliwe. Myślę, że tutaj, szczególnie w wyborach samorządowych, głosuje się na ludzi, na osoby, które znamy na co dzień, widujemy na ulicach i, i to jest też, myślę, dla samych wyborców troszeczkę zastanawiające, że czemu, pewnie się dziwią, że czemu, no, kurczę, głosowałem na tego człowieka, zrobiłem tyle, tyle. Miał pan, miał pan Fajnie, żeby on reprezentował na, pan, nasz, nasz okręg. Miał pan lepszy wynik w okręgu numer jeden do Rady Miejskiej niż niektóre osoby, które do tej Rady weszły. No to też yy, pokazuje yy, no pewne, może, może nie tyle błędy, ale takie wady tego, tego systemu. Eee... I z tego miejsca bardzo dziękuję wyborcom, że oddali głos. To nie jest głos stracony. Eee... Nie zatrzymujemy się, trzeba walczyć dalej, eee... no bo to jest długa droga. No marszu. właśnie. I później przechodzimy do kolejnego tematu, ponieważ zbliżają się wybory do Europarlamentu no i wszystko wskazuje na to, że Rafał Foryś, czyli pan, będzie jedynką na listach Konfederacji w okręgu numer 5, czyli w okręgu obejmującym województwo mazowieckie z wyłączeniem Warszawy. Czy pan te informacje potwierdza? Zgadza się. Po raz kolejny Rada Liderów Konfederacja Wolność i Niepodległość wskazała moje nazwisko, abym zaczynał listę, abym szczególnie w Radomiu, co mi jest no, bardzo miłe i po raz kolejny mogę Radą reprezentować w kolejnych wyborach. Jest to ogromny zaszczyt reprezentować nasze miasto no, w tak ważnych wyborach, jakimi są wyborach, wybory do Europarlamentu. 9 czerwca. Yy, ogromny obszar, który obejmuje Mazowsze, bo to są cztery miasta powiatowe, Ostrowęka, Płock, Siedlce oraz Radom. No trzeba z, umiejętnie poprowadzić kampanię, stworzyć listę. No, myślę, że mi się to udało, ponieważ mamy znakomitych przedstawicieli zarówno w Płocku, Marek Tucholski, reprezentant Ruchu Narodowego oraz inni kandydaci, którzy będą startować w tym rozproszonym terenie, mhm. aby zdobyć jak najwięcej głosów. W przeciągu kilku miesięcy to będzie już Pana trzecia kampania, nie jest Pan już Zmęczony polityką, zmęczony polityką i tym ciągłym takim, nie wiem czy brakiem szczęścia, czy, czy jakimiś innymi czynnikami, które powodują, że jest pan o krok, ale ostatecznie jednak się tego mandatu zdobyć nie udaje. To tak nie działa, panie redaktorze, ponieważ to jest długi marsz. Układ okrągłostołowy, który, który powstał, jak wiemy, podczas transformacji w 1989 roku przy pijackim stole w Magdalence doprowadził do tego, że te dwie partie wiodące cały czas jakby dominują na scenie politycznej, a my jako Konfederacja Wolność i Niepodległość chcemy to odczarować, chcemy prowadzić w prawdziwą normalność, czy to w polityce, czy w życiu społecznym. A niespodzianki się zdarzają, bo chociażby patrząc na przykład Bełchatowa, Patryk Marian był prezydentem Bełchatowa, czyli ten duopol udaje się przełamać, więc teraz pytanie, czy uda się przełamać duopol tutaj w województwie mazowieckim i zdobyć mandat dla Konfederacji. No będziemy wszystko robić, aby sukces powtórzyć. Ja gratuluję z tego miejsca panu Patrykowi, koledze Patrykowi Marianowi, ponieważ no jego ciężka praca i także szereg, można powiedzieć, w cudzysłowie niepowodzeń, nie, 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 nie przyczynił się do tego, że zrezygnował w dążeniu do celu. No i tą pracą organiczną, kampanią bezpośrednią udało mu się zdobyć fotel prezydenta. I ja trzymam kciuki, bo przed nim masę ciężkiej pracy, bo Bełchatów to jest serce energetyczne Polski, a jak wiemy, założenia, przepisy prawne, dyrektywy Unii Europejskiej będą wszystko robić, drodzy Państwo, aby ograniczyć nas. Chodzi o dekarbonizację, czyli zlikwidację, likwidację naszych kopalń, co już się dzieje, niestety. No i tutaj ma przed Patrykiem, Marianem ciężkie zadanie, ale także przed kandydatami na europosłów, także przede mną. Czyli co, u Pana też do trzech razy sztuka? Ja będę wspierał całą listę ogólnopolską, a jeśli się uda zostać europosem, oczywiście no, będę walczył przede wszystkim o dobre imię Polski, o polską rację stanu. Ja zachęcam, aby wyborcy patrzyli na polityków, na europosów, którzy przestrzegają w Brukseli przede wszystkim naszej konstytucji, bo to jest bardzo ważne, aby działać na rzecz naszego kraju, a nie na przykład Francji czy Niemiec. Jeżeli któryś z polskich polityków głosuje przeciwko Polsce, oddać natychmiast paszport i załatwić sobie miejsce na euro na przykład z, takiego, z takiej Francji. To jest inna polityka. Tutaj możemy się kłócić, czy w wyborach samorządowych wspierać, przepraszam, czy w wyborach parlamentarnych do Sejmu. Ale jeśli idziemy drużyną polską do Brukseli, zdejmujemy koszulki partyjne, zakładamy szaty biało-czerwone i walczymy o Polskę. I nie możemy zgadzać się na, na szalonej jakiejś polityki typu Zielony ład, które uderzają w całe społeczeństwo, w biznesy, w małe, w większe i duże przedsiębiorstwa, w rolnictwo, w całe sektory, które odpowiadają za bezpieczeństwo naszego kraju, jak bezpieczeństwo to suwerenność i niepodległość. To na koniec pytanie w takim razie, jak pan sobie wyobraża tą kampanię do Europarlamentu, no bo tak jak Pan powiedział, bardzo duży obszar, no i zapewne nawet by Pan chciał. To mhm. ze wszystkimi po prostu spotkać się nie uda. Oczywiście, że tak. Dlatego lista jest stworzona w ten sposób, aby lokalni działacze, jakby lokalni członkowie partii Składowych Konfederacji, czyli Nowej Nadziei Ruchu Narodowego, działali swobodnie na swoim terenie. To znaczy Ostrołęka, Siedlce, Mińsk Mazowiecki, wcześniej wspomniany pan Marek Tucholski w Płocku. No i ja w Radomiu mamy prezentować wspólny program, który będzie prezentowany podczas tej kamery. Pani. Czyli podzieliście się, się po prostu terenem. Pan tutaj będzie walczył o głosy w regionie radomskim, no i chyba jest to dość zrozumiałe. Jeszcze pani Aneta Gozdur będzie mnie wspierać z nowej nadziei, e, z, z czego bardzo się cieszę. E, I lista, lista myślę, że jeszcze będzie zatwierdzona przez Radę Liderów. To nie jest jeszcze kompletna, więc nie mogę, przepraszam, mówić o e, pełnej dziesiątce, bo, bo to nie jest jakby w mojej kompetencji. Mhm. Rafał Forys, lider Konfederacji w Radomiu. Był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No i jeszcze dodam, również jak się przed chwileczką dowiedzieliśmy, kandydat Konfederacji w wyborach do Europarlamentu, które już w czerwcu. Polecam się. 9 czerwca Drodzy Państwo, wprowadźmy europosła za radomia. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia już jutro.